Witam Państwa na kolejnym panelu. Witam przede wszystkim naszych prelegentów. Pan doktor Zbigniew Łagosz, witam serdecznie. Pan doktor jest religioznawcą, pracownikiem naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. I obszar pana zainteresowań to, proszę państwa, ezoteryzm. I jest pan autorem biografii Czesława Czyńskiego, Czesław Czyński, czarny adept. Tytuł pana referatu, Teatr na Tarczyńskiej w fotoplastykonie Urzędu Bezpieczeństwa, zabójstwo Bogdana Piaseckiego, a akcja kryptonim Zapałka. Pozwolicie państwo, że przedstawię od razu wszystkich prelegentów. Pan doktor habilitowany Zbigniew Ryszyński, witam pana serdecznie, niezależny badacz z Opola. Pan z zawodu jest, proszę państwa, o dziwo chemikiem, naukowo, tak? Ale również napisał pan, jest pan autorem monografii NSZZ Solidarność i Rewolucja Solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980-1990. I tutaj tytuł, przepraszam, pana referatu, piony A, B, T i W, Służby Bezpieczeństwa w Województwie Opolskim, potencjał organizacyjno-kadrowy, jego źródła i przemiany oraz dalsze losy funkcjonariuszy w warunkach przełomu ustrojowego. I ostatni gość mój, a równocześnie gospodarz też w tym miejscu, pan dr Marcin Kasprzycki z krakowskiego IPN-u. Obszar badawczy pana doktora to generalnie aparat bezpieczeństwa, struktury aparatu bezpieczeństwa, ale ze szczególnym uwzględnieniem Polski Południowej, szczególnie Nowosądecczyzny. I taka też monografia jako główne tu dzieło. Organ ładu i spokoju w rękach demokracji, aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 45-75. I pan doktor powie nam referat na temat Inspektorat Ochrony Funkcjonariuszy w USW w Nowym Sączu 85-90. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Może doprecyzuję jeszcze, że głównie jeśli chodzi o ezoterykę, to od ponad 10 lat, może i 12, badam różne nurty, alternatywne nurty duchowości i ezoterykę, jak i zakonów ezoteryczne, ale w pryzmacie aparatu bezpieczeństwa i inwigilacji tego aparatu bezpieczeństwa, ponieważ ten taki barwny kwiat ezoteryczny i jej przedstawiciele byli bardzo mocno inwigilowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Jednym z przyczynków do moich badań jest postać Lecha Emfazego Stefańskiego, czyli osoby, która była inicjatorem takiego ruchu, który nazywał się Polskie Stowarzyszenie Psychotroniczne. Ruch ten w latach 70. i 80. miał ogromne znaczenie wraz z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Polsko-Indyjskim na ezoterykę, a równocześnie był ogniskową zainteresowań służb bezpieczeństwa. Chciałbym przedstawić referat pod tytułem Teatr na Tarczyńskiej w fotoplastikonie Służby Bezpieczeństwa, zabójstwo Bogdana Piaseckiego, a akcja kryptonim Zapałki. Rozpocznę od cytatu z książki Tajny dziennik Mirona Białoszewskiego. Kiedy nas przesłuchiwali godzinami na Rakowieckiej w 1967 roku, ja miałem osobnego pana, kulawego, Ludwik i Leszek wspólnego, blondyna. Pytali nas, cośmy robili w 56 roku w grudniu. Ludwik, na dowód statystowania w tym czasie w teatrze w Krakowie, zadeklamował swojemu panu kawałek balladyny. O, ci panowie, no to w nomenklaturze tak zwani smutni panowie, czyli przedstawiciele aparatu represji. Akcja, o której będę mówił, żeby ją omówić choć troszeczkę, trzeba przystąpić do opowieści o tym, czym był Teatr na Tarczyńskiej. Teatr na Tarczyńskiej to głównie trzy osoby, czyli Lech Emfazy Stefański, do tego Bogusław Choiński oraz Miron Białoszewski. Lech Emfazy Stefański, urodzony w 1928 roku, był postacią niezwykle mozaikową. Był powstańcem warszawskim, a później zainteresował się przede wszystkim sztuką. Co ciekawe, jak pan Zbigniew również był chemikiem,
Ogromnie interesował się chemią i napisał jedną z najbardziej poczytnych w latach 50. książek pod tytułem Alchemicy, ponieważ z tejże zainteresowania chemią przeszedł do alchemii i praktyk magicznych. Przeszło 30 lub 40 lat, badał strefę ezoteryki i był później bardzo znany, zwłaszcza w kręgach osób zajmujących się tak zwanymi badaniami nad wiedzą paranormalną. Oczywiście to przychodziło też z Związku Radzieckiego. Były różnego rodzaju stowarzyszenia i badania nad telekinezą, telepatią. To robiło wojsko w Związku Radzieckim. W Polsce do tego typu badań nie dotarłem, natomiast zajmowały się struktury, które były bardzo ściśle inwigilowane przez Służbę Bezpieczeństwa. Później Lech Emfazy Stefański, co warto zauważyć, wszedł w struktury jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Było to w latach 70., ale to odrębna historia. Miron Białoszewski, chyba przedstawiać Państwu nie muszę tej osoby, urodzony w 1922 roku, jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów współczesnych. Wiele tomików poezji, do tego różnego rodzaju książki, Pamiętnik z Powstania Warszawskiego, niezwykle popularna książka, oraz Bogusław Choiński, urodzony w 1925 roku. Możecie go Państwo kojarzyć jako wybitnego pisarza tekstów. Jeden z jego tekstów piosenek śpiewał Czesław Niemen. Jest to utwór Pod papugami, ale miał jeszcze mnóstwo innych piosenek. Każdy, kto byłby tym zainteresowany, zapraszam do zapoznania się z jego biografią. Tych trzech panów w latach 50. założyło Teatr na Tarczyńskiej. Teatr na Tarczyńskiej działał niezbyt długo, od 1955 roku do roku 1958, ale mimo swej krótkiej działalności potrafił zogniskowiać i skupić niemal całą bohemę ówczesnej Warszawy. Nie tylko bohemę, ponieważ przychodziło tam mnóstwo osób również z władz partyjnych i z zarządu, z ówczesnego rządu. No, żeby uzupełnić dalej, o co chodzi w tej akcji, musimy przedstawić osoby, do których odnosi się ona całkowicie, czyli Bolesław Bogdan Piasecki, również na pewno osoba Państwu tutaj bardzo mocno znana. W latach 1935-39 przywódca ruchu narodowo-radykalnego Falanga, więzień polityczny, miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej, oficer Wojska Polskiego. W okresie II wojny światowej twórca Konfederacji Narodu Scalonej z AK. Założyciel i wieloletni prezes stowarzyszenia PAX. A mamy tutaj akcję, która rozpoczyna się 22 stycznia 1957 roku. I mamy osobę syna Piaseckiego o imieniu Bogdan, która to osoba zostaje w 1957 roku uprowadzona sprzed warszawskiego liceum Świętego Augustyna. Dodajmy, że też to liceum należało do jego ojca. Tajemnicze zniknięcie i śmierć syna jednego z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych polityków pozostaje po dziś dzień niewyjaśnione. Zdaniem historyków trudno przesądzić, czy postawa polityczna Piaseckiego miała wpływ na dramatyczne wydarzenia z ostatnich dni stycznia 1957 roku. Profesor Antoni Dudek wątpi, by porwanie Bogdana Piaseckiego miało związek z postawą jego ojca w 1956 roku. Tutaj cytat: szukałbym innych motywów tej zbrodni. Piasecki miał wielu wrogów, ludzi, którzy mieli do niego pretensje o działania jako lidera Falangi, Konfederacji Narodu, uderzeniowych batalionów kadrowych. Mamy porwanie, 57 rok. W 56 rok rozpoczyna się sprawa Teatru na Tarczyńskiej, w 55 roku się rozpoczyna, czyli rok przed porwaniem Piaseckiego. I ponieważ aparat bezpieczeństwa rozpoczyna bardzo mocno zakrojone śledztwo, na tym śledztwie od razu dodam umysły, którym ja nie jestem godzien odwiązać rzemyków od sandała, łamały sobie głowy i nie wyjaśniły.
Oprócz wspomnianego profesora Dudka mamy też profesora Szymona Rudnickiego i jego książkę pod tytułem Zagubiony, który bardzo mocno śledził wszystkie akta, a tych aktów jest, akt jest ogrom i właściwie nie wiem, czy jeden człowiek byłby w stanie je wszystkie, na pewno straciłby kawał życia, żeby to wszystko przeanalizować. Odpowiedzi na to, kto porwał syna Piaseckiego, nie mamy. Natomiast tutaj na zdjęciach, które Państwo widzą, przedstawiam tryb powiązania teatru, uczestników Teatru na Tarczyńskiej z akcją Zapałki. Chodzi o to, iż podczas porwania porywacze posłużyli się, żeby przekazywać informacje co do przekazania okupu, pudełkami od zapałek, do których wkładano informacje na temat tego, gdzie będą następne kroki do podjęcia względem odzyskania młodego Bogdana. Rzeczy, które były wpisywane i wkładane, te instrukcje do tego pudełka od zapałek, były pisane na maszynie Bambino, którą też tutaj Państwo macie. Również drzwi schronu, w którym odnaleziono później ciało Bogdana, były zabite gwoździami kowalskimi, tak zwanymi hufnalami, i wszystkie te rzeczy w pryzmacie aparatu bezpieczeństwa miały być powiązane rzekomo z Teatrem na Tarczyńskiej. Ponieważ Lech Emfazy-Stefański wpisywał zaproszenia i program teatru, właśnie wkładał do pudełek od zapałek, a również wypisywał je na maszynie Bambino, natychmiast służby podjęły krok, uważając, że współuczestnicy Teatru na Tarczyńskiej mogli być zamieszani w porwanie Bogdana. 13 kwietnia 1950 roku nastąpiło postanowienie o założeniu teczki obiektowej i w tej chwili mamy tutaj zapis, że w Teatrzyku na Tarczyńskiej zbierała się grupa osób skupiona wokół tegoż teatru i mogą oni być zaangażowani w uprowadzenie Bogdana Piaseckiego. No, akcja była szalenie poważna. Aparat represji z całą mocą przystąpił do inwigilacji. Tak u Białoszewskiego, jak i u Stefańskiego założono podsłuchy. Prowadzono badania na temat, oczywiście zarekwirowano maszyny do pisania i rozpoczęły się przesłuchania. Początkowo, jak Państwo widzą, w pryzmacie było 22 osoby do przesłuchania i mamy tutaj Stefański, Lech, Białoszewski, Sandauer, Hering, Ludwik. Wszystko postacie bardzo zasłużone dla współczesnej sztuki. A skończyło się to na przesłuchaniu aż 319 osób, ponieważ tak naprawdę akcja owa miała na celu inwigilację tego środowiska, które było bardzo podejrzanym dla aparatu represji, ze względu przede wszystkim na to, że ta sztuka wtedy była dla nich raz, że niezrozumiała, dwa, że oczywiście osoby te były tak zwanymi kolorowymi ptakami, posiłkowały się różnego rodzaju indukowaniem odmiennych stanów świadomości, czyli przyjmowaniem narkotyków i innych tego typu rzeczy. W całym tym środowisku było wiele ekscesów różnego typu. W pryzmacie całego procesu ujawniono, że była tam do pomocy w tym teatrze, była szajka później młodych ludzi, którzy robili różnego rodzaju napady, przy czym nie była związana ona zupełnie również z uprowadzeniem Bogdana. Natomiast pozwoliło to na pełną inwigilację tego środowiska. Inwigilacja tego środowiska trwała naprawdę bardzo długo, ale chciałbym zwrócić uwagę, jakie osoby były również przesłuchiwane w tej akcji. Na przykład zapewne znany Państwu Jan Himilsbach, który mamy tutaj taki opis, początkujący literat bez stałego miejsca zamieszkania, trudnił się kamieniarstwem na Powązkach, człowiek żyjący w drobnych pożyczek, których nie zwracał. Ostatnio wydał w PIW tom prozy. No, oczywiście to jest taki wyimeczek, bo o Himmelsbachu są tutaj bardzo ciekawe rzeczy, oczywiście związane z różnymi, przede wszystkim plotkami, ale mamy tutaj sprawę, która obejmowała właściwie cały schemat ówczesnej artyzmu, który był dla aparatu represji bardzo niezrozumiały, ale równocześnie
tej ezoteryki, o której Państwu mówiłem, ponieważ Stefański już w tamtych czasach bardzo mocno zainteresował się tą tak zwaną wiedzą tajemną. Akcja skończyła się dość późno, bo w 1982 roku dopiero mamy wniosek o zakończenie sprawy operacyjnej, kryptonim Zapałki. Oczywiście, jak wszyscy tutaj badacze wiedzą, że raz była wygaszana, raz na nowo podejmowana. W każdym razie w artykule, który mam nadzieję, że ukaże się w aparacie represji, chciałbym podjąć wszystkie te wątki i przedstawić bardzo mocno tą sprawę, ponieważ nie jest ona znana tak środowisku badającemu życie Białoszewskiego, jak i Teatru na Tarczyńskiej, jak i też nie jest zbyt mocno wyeksponowana przez osoby ze środowiska IPN-owskiego badającego tego typu relacje. Dziękuję bardzo uprzejmie. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym przedstawić miejsce i rolę czterech pionów pomocniczych Służby Bezpieczeństwa w strukturze Służby Bezpieczeństwa w województwie opolskim. Interesowałyby mnie takie zagadnienia jak ich potencjał organizacyjno-kadrowy, sprawy personalne ze szczególnym uwzględnieniem poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, a także późniejsze losy funkcjonariuszy tych pionów w warunkach przełomu ustrojowego, jaki dokonał się w Polsce w latach 89-90. No zapewne wszystkich tych zagadnień w tym wystąpieniu nie uda mi się poruszyć, ale przynajmniej spróbuję naszkicować tę problematykę, o której tutaj powiedziałem. Może zacznę od przypomnienia, czym były te piony pomocnicze, o których chciałbym tutaj mówić, jaką funkcję spełniały, a więc po kolei pion A to był pion zajmujący się łącznością szyfrową, pion B to był pion zajmujący się obserwacją zewnętrzną, obserwacją wizualną, pion T to pion techniki operacyjnej zajmujący się między innymi takimi sprawami jak instalacje podsłuchowe, fotografia dla potrzeb operacyjnych, no oraz pion W, który zajmował się tajną kontrolą korespondencji, czyli tak zwaną perlustracją. Te piony w przypadku województwa opolskiego, zapewne tak jak w przypadku innych województw, funkcjonujące w strukturze Służby Bezpieczeństwa od przełomu lat 1956-57, wywodziły się z realizujących analogiczne zadania pionów Urzędów Bezpieczeństwa. Tutaj w tym przypadku województwa opolskiego chodzi o Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego działający w latach 1955-56. I tak poprzednikiem pionu A Służby Bezpieczeństwa w województwie opolskim był pion też A Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Poprzednikiem pionu B był analogicznie nazywający się pion tego Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Podobnie było w przypadku pionu W, natomiast w przypadku pionu T, tego technicznego, poprzednikiem był pion nazywający się inaczej, a mianowicie pion 9 Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. No ale zadania tego pionu 9 praktycznie były takie same jak później zadania pionu T Służby Bezpieczeństwa. Te związki pomiędzy wymienionymi czterema pionami Służby Bezpieczeństwa a analogicznymi pionami Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa nie sprowadzały się tylko do powielania tego nazewnictwa tych pionów, ale były to związki ścisłe zarówno natury organizacyjnej, jak też natury kadrowej. Po prostu te jednostki Służby Bezpieczeństwa, które reprezentowały te cztery wymienione piony, stanowiły bezpośrednią kontynuację w sensie organizacyjno-kadrowym analogicznych jednostek Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Tę kontynuację widać zarówno na przykładzie struktury etatowej tych jednostek, jak też na przykładzie składu personalnego, zwłaszcza kadry kierowniczej. I tak jeżeli chodzi o pion A Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Opolu, była to jednostka niewielka, składająca się z pięciu funkcjonariuszy etatowo. I analogiczną strukturę przez wiele następnych lat miał pion Służby Bezpieczeństwa, a mianowicie sekcja
szyfrów A, samodzielna sekcja szyfrów A Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Opolu. W latach 60. liczebność tej sekcji wzrosła do przejściowo do 10 osób, ale już w roku 73 zredukowano stan etatowy do 6 etatów, w 75 do 5, czyli dokładnie do takiego samego poziomu, jaki miała sekcja A Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego i praktycznie na tym poziomie ta struktura etatowa utrzymała się aż do końca istnienia Służby Bezpieczeństwa. W roku 89 ta sama sekcja liczyła no niewiele więcej, bo 6 funkcjonariuszy, czyli praktycznie utrzymano ten potencjał wyjściowy jeszcze z okresu Urzędów Bezpieczeństwa. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku pionu B, który był reprezentowany przez Wydział B Komendy Wojewódzkiej MO. Poprzedniczka instytucja poprzedzająca, będąca poprzednikiem tego wydziału, czyli Wydział B Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, ten wydział liczył w roku 56 29 etatów. No i później praktycznie aż do roku 89 też na tym poziomie zatrudnienie się utrzymywało, bo tak w latach 60 28 etatów, w 73 nieco więcej, bo 33, podobnie w 75, ale w roku 89 już okresu działania tej instytucji 28, czyli praktycznie prawie to samo, co w czasach, gdy funkcjonowały Urzędy Bezpieczeństwa. Podobnie było w przypadku pionu technicznego, którego poprzednikiem był pion 9 Urzędu Bezpieczeństwa. Tam stan wyjściowy, czyli stan Wydziału 9 Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego wynosił 25 etatów. No i później w latach 60. mamy w pionie T, analogicznym pionie T Służby Bezpieczeństwa w Województwie Opolskim 24 etaty. W 73 roku podniesiono stan do 28, ale w 75 znów było 25, czyli tak na początku. I dokładnie tyle samo w roku 89. Czyli można mówić o pełnej ciągłości struktury zatrudnienia liczby etatów pomiędzy jednostką Służby Bezpieczeństwa a jej poprzednikiem w strukturach Urzędów Bezpieczeństwa. Nieco inaczej, czy mocno inaczej nawet powiedziałbym, przedstawia się sprawa z pionem W Służby Bezpieczeństwa, którego poprzednikiem był analogiczny pion UB. Otóż w strukturze Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Opolu ten wydział W liczył 14 etatów. W roku, przepraszam, to była sekcja, jeszcze wtedy nie wiedział, to była sekcja W. Ta sekcja liczyła 14 etatów. W to miejsce na przełomie lat 56-57 utworzono analogiczną sekcję W Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu, która w latach 60. liczyła 16 etatów. Następnie w roku 61 te sekcje rozwinięto już do postaci wydziału. No i ten wydział w roku 73 już liczył 24 etaty, czyli znacznie się rozrósł. W roku 75 było już 28 etatów, a okresu istnienia tego wydziału, to był rok 89, gdy ten wydział w czerwcu 89 roku został zlikwidowany, wydział dysponował już 30 etatami. Także inaczej niż w przypadku tych trzech pozostałych pionów pomocniczych, tutaj nastąpił, można powiedzieć, dynamiczny rozwój od przełomu lat 60. i 70. Czym to można tłumaczyć? No zapewne wydarzeniami politycznymi, jakie w tamtym czasie rozegrały się w Polsce, więc wydarzenia marcowe w 68 roku, rewolta grudniowa na Wybrzeżu w 70 roku i przypuszczalnie na tym tle nasilono kontrolę korespondencji w skali ogólnopolskiej. To samo dotyczyło też województwa opolskiego. Chodziło o śledzenie nastrojów społecznych w tym takim dramatycznym okresie. No i ten potencjał już wtedy rozwinięty utrzymywano w latach następnych, no bo rozwój sytuacji politycznej nie przemawiał za tym, żeby zainteresowanie nastrojami społecznymi zmniejszać, lecz wręcz przeciwnie. Także tutaj w przypadku tego pionu W mamy taką ewolucję nietypową na tle innych pionów organizacyjnych. Niemniej jednak także w tym przypadku można mówić o ciągłości organizacyjnej z jednostką funkcjonującą wcześniej w strukturach Urzędów Bezpieczeństwa. Ta ciągłość dotyczy również, tak jak powiedziałem, spraw kadrowych, a w szczególności składu osobowego kierownictwa tych poszczególnych
jednostek Służby Bezpieczeństwa. Najlepiej widać to na przykładzie dwóch pionów, a mianowicie pionu A i pionu B. Pion A był reprezentowany przez samodzielną, tak mówiłem, samodzielną sekcję szyfrów A. I kierowniczką tej sekcji w strukturze Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego była niejaka Matylda Mroczek. No i ta pani później była kierowniczką z analogicznej sekcji w strukturze Służby Bezpieczeństwa i na tym stanowisku utrzymała się aż do roku 1974. Także mamy tutaj daleko idącą ciągłość kadrową. Podobnie było w przypadku pionu B, czyli tego pionu zajmującego się obserwacją, wizualną obserwacją zewnętrzną. W Wydziale B Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego naczelnikiem był niejaki Henryk Kędziora, jego zastępcą Józef Krzywański. No i obaj panowie później w strukturze Służby Bezpieczeństwa analogiczne funkcje pełnili, czyli Kędziora był naczelnikiem, Krzywański zastępcą naczelnika. Pierwszy z nich utrzymał się na tym stanowisku do roku 67, kiedy zwolniono go z pracy z przyczyn dyscyplinarnych, drugi do roku 63. No bardziej złożona była sytuacja w przypadku dwóch pozostałych pionów pomocniczych, a mianowicie pionu technicznego, pionu T oraz pionu W. W przypadku tych pionów występowała taka nietypowa sytuacja związana z brakami etatowymi i kadrowymi, a mianowicie w przypadku pionu T, pionu 9, czyli tego poprzednika pionu T Służby Bezpieczeństwa, w tym Wydziale 9 Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w roku 56 wakował etat naczelnika. No i obowiązki tego naczelnika pełnił zastępca Jan Wieczorek. No i ten Jan Wieczorek po przekształceniu Urzędu Bezpieczeństwa w Służbę Bezpieczeństwa nadal był zastępcą naczelnika, ale ponieważ wakował etat naczelnika, więc naczelnikiem tego pionu dziewiątego, pionu T, dawnego dziewiątego, został Stanisław Olejnik, dotychczasowy naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia w Wojewódzkim Urzędzie do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Podobna sytuacja była w tym, przepraszam, to pomyliłem z pionem W. Następcą, te piony mi się trochę tutaj w tym momencie pogmatwały. Mówię o pionie T, tam zastępcą naczelnika został były naczelnik pionu śledczego, który w Wojewódzkim Urzędzie do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego funkcjonował jako pion siódmy, Feliks Miątkowski. Feliks Miątkowski, który w związku z przejściem do tego pionu T został w roku 58 przeszkolony właśnie na kursie dla kierowników tych wydziałów T. Ale zastępcą pozostawał nadal ten były zastępca z Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. W pionie W sytuacja była taka, że w ogóle w strukturze sekcji W UB nie było etatu kierownika. W związku z tym, gdy utworzono analogiczną jednostkę Służby Bezpieczeństwa, kierownika musiano też przenieść z innej jednostki organizacyjnej. Zostanie już wspomniane tutaj naukowo w innym kontekście Stanisław Olejnik, który właśnie był poprzednio tym naczelnikiem Wydziału do Spraw Wydziału Kadr i Szkolenia. Ponieważ czas się kończy, to już może przejdę już do zakończenia, czyli do tego przełomu ustrojowego. Tak ogólnie rzecz biorąc, należy stwierdzić, że te piony, o których tutaj mówię, stanowiły swego rodzaju no, taką polityczną skamielinę. Były kontynuacją, trwałym elementem dziedzictwa okresu stalinowskiego. Niemniej jednak w roku 90, gdy doszło do rozwiązania Służby Bezpieczeństwa, zostały potraktowane w sposób niekiedy bardzo uprzywilejowany. Dotyczyło to zwłaszcza pionu T. Praktycznie wszyscy pracownicy tego pionu T w województwie opolskim uzyskali możliwość dalszej pracy w Policji, w Urzędzie Ochrony Państwa. Podobnie było z sekcją A. A do rangi symbolu urasta fakt, że pierwszym naczelnikiem delegatury UOP-u w województwie opolskim został niejaki Edward Kuc, który no, bezpośrednio przed tymi przemianami pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale
wcześniej, w latach 70. był funkcjonariuszem pionu T w województwie opolskim. Także można powiedzieć, że te piony stanowiące też taką polityczną skamielinę jeszcze z czasów stalinowskich znalazły swoją kontynuację również w nowej rzeczywistości politycznej, jaka się ukształtowała w latach 89-90. Dziękuję. Chciałem dzisiaj przedstawić tak w ogólnym zarysie funkcjonowanie Inspektoratu Ochrony Funkcjonariuszy SB od 1985 roku dopiero SB w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Nowym Sączu. Bardziej niż sama analiza tego pionu, chciałbym troszkę tę sferę dyscypliny służbowej, różnych postaw negatywnych, czynów szkodliwych, pokazać w kontekście też sprawozdawczości innych pionów, które tę problematykę wykazywały w swojej sprawozdawczości, w Wydziale Kadr czy w Wydziale Polityczno-Wychowawczym. Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy powstał pod koniec 1984 roku i to jest nieźle opisane przez profesora Wicentego, zwłaszcza od strony postaw i różnych dysfunkcji funkcjonariuszy milicji SB w latach 70. i 80. w skali kraju. Natomiast w 1984 roku Kiszczak prawdopodobnie jako chęć stworzenia kolejnego pionu, który realizowałby kontrolę, nadzór nad funkcjonariuszami w resorcie, przepchnął właśnie koncepcję powstania odrębnego pionu zajmującego się inwigilacją, no, kontrolą postaw, analizą wszelkich informacji dotyczących naruszenia przepisów służbowych, przepisów w ogóle. I w ten sposób powstał Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy i w województwach jego odpowiedniki. I zgodnie z takimi założeniami normatywnymi inspektorat miał się zajmować, tropić, realizować, śledzić, wyjaśniać kwestie dotyczące no, sześciu takich grup, kategorii zagrożeń. JOW był w zasadzie uzależniony, był zdany na sygnały, które miał według normatywów otrzymywać od innych komórek organizacyjnych, wojewódzkiego urzędu, rejonowych urzędów spraw wewnętrznych. I dopiero uzyskanie takiej informacji takiego sygnału mogło spowodować, że wstępnie informacje weryfikowano. Gdy były przesłanki, to wdrażano jakby kolejny etap postępowania wyjaśniającego, które przyjmowało formę meldunków inicjujących i kończących takie postępowanie. I w uzasadnionych przypadkach, gdy to postępowanie było niewystarczające, za zgodą przełożonych z ZOW i pod ich nadzorem można było korzystać z przewidzianych instrukcją o pracy operacyjnej form pracy operacyjnej, czyli albo sprawy operacyjnego rozpracowania, albo sprawdzenia. Tak statystycznie to wyglądało w Nowym Sączu, bo temat kończy się na 90 roku, natomiast początek 90 roku to jest rozwiązanie tej struktury, czyli de facto jej działalność ograniczała się do lat 5. I jak tutaj widać, te wydawałoby się najważniejsze naruszenia prawa czy czyny szkodliwe dotyczące działalności przeciwko interesom politycznym, PRL, infiltracja przeciwnika, przez przeciwnika politycznego i to zarówno politycznego, czyli podziemie, konspiracje, ale też służby specjalne, obcokrajowców czy Kościół katolicki, duchowieństwo, kontakty z duchowieństwem. Z kolei element przestępczy, ale też prywatna inicjatywa, przedstawiciele spółek, firm polonijnych. W tych najważniejszych kategoriach JOW nie prowadził żadnego postępowania wyjaśniającego.
16 spraw prowadził w związku z popełnieniem przestępstw kryminalnych. Te kategorie nie miały kryterium rozłączności. Przestępstwa kryminalne bardzo korespondują tutaj i potwierdzają, że związane z nimi było najczęściej przypadki bogacenia się przez funkcjonariuszy. I tutaj ważną pozycją są kategoria inne, przy czym według instruktażowych kryteriów do innych zaliczano takie zdarzenia jak samobójstwo, dezercja, zgubienie broni bądź przypadki zbiorowego odmówienia wykonania rozkazu bądź polecenia służbowego. Natomiast w Nowym Sączu generalnie rozpisywano to według konkretnych przypadków i tylko dwukrotnie powtórzyło się poświadczenie nieprawdy i wystawienie fikcyjnego wezwania na komisariat. Poza tym były rzeczy przeróżne, jak na przykład wykonanie usług hydraulicznych bez zgody szefa WSW. Więc to jakby poziom zaangażowania był nieadekwatny do tego, jaka miała być rola tego pionu. I sygnały. To tak jak mówiłem, według przepisów oczekiwano, że to inne komórki organizacyjne będą chętnie przekazywały informacje tej policji w policji. Natomiast prawdą jest, że kierownik JOW w Nowym Sączu, podpułkownik Waksmuński, w każdym przez kolejne sprawozdania półroczne, roczne podkreślał, że chęć i gotowość do informowania inspektoratu o takich zdarzeniach jest niewielka. Jak tutaj widzimy, na 63 takie postępowania wyjaśniające sygnał. I tak najwięcej było sygnałów właśnie z innych komórek wojewódzkiego urzędu bądź rejonowych urzędów. 14, co istotne, to własne informacje funkcjonariuszy, anonimy, 12, 9 skargi, 3 informacje, które przekazano do realizacji zarządu ochrony funkcjonariuszy. I tutaj przy okazji warto podkreślić, że z tych 12 anonimów 5 nie potwierdzono w tym postępowaniu wyjaśniającym, ale w 3 przypadkach postępowanie doprowadziło do tego, że po przekazaniu kompetentnym organom, czyli Wydziałowi Śledczemu do dalszego procedowania przełożonym służbowym, sprawa trafiła do prokuratury. I zapadły wyroki, 3 wyroki skazujące. Właśnie tutaj widzimy tę aktywność według dziennika ewidencji. Najwięcej postępowań w zasadzie w 86-87, natomiast inne czynności, czyli te wstępne wyjaśnienia takie na poziomie sprawdzenia kończyły się złożeniem relacji do zarządu, przy okazji różnych postępowań wyjaśniających zdarzało się, że funkcjonariusze dostrzegali też pewne nieprawidłowości w komórkach organizacyjnych. Wówczas oficjalnie występowały do przełożonych tych komórek z informacjami, by coś poprawić, by nie naruszali dyscypliny pracy bądź przepisów. Sposób załatwienia tych postępowań wyjaśniających, aż 20 z nich nie potwierdzały tych zarzutów. 5 osób zwolniono, 8 wyroków zapadło, zostały też zwolnione osoby przez wydalenie. Natomiast w kontekście tego, jakie procedury, przepisy obowiązywały w resorcie, które były okresowo wydawane, to tutaj widzimy, że ta dyscyplina pracy służby dotyczyła przewinień związanych z kodeksem karnym, kodeksem wykroczeń oraz naruszeniem dyscypliny służbowej. Tu aż 14 wymienionych różnego rodzaju przewinień, które nie były inną klasyfikacją tego, czym miał się tak naprawdę zajmować w najważniejszych kwestiach JOW. Ponadto do Departamentu Kadr MSW kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani byli do
okresowego wysyłania sprawozdań, w których uwzględniano wydarzenia nadzwyczajne między innymi i poważniejsze naruszenie dyscypliny. Zwłaszcza te wydarzenia nadzwyczajne, które znajdowały się w sprawozdaniach Wydziału Kadr WSW w Nowym Sączu, dotyczyły takich spraw jak przestępstwa, samobójstwa, zagubienie tajnych dokumentów, czy też jakieś wypadki, w wyniku których obrażenia odnieśli funkcjonariusze. I na tle statystyki JOF-u zupełnie inaczej wygląda statystyka naruszenia dyscypliny sporządzana bez 1989 roku, tutaj akurat źródeł już brakuje, przez Wydział Kadr. W nawiasie są, tutaj jeżeli chodzi o przewinienia dyscyplinarne, w nawiasie są funkcjonariusze SB. Zakwalifikowano w tych latach sporą jakby liczbę wydarzeń nadzwyczajnych. Przy czym tutaj też widzimy, jaka była skala zatrudnienia, realnego zatrudnienia w poszczególnych pionach, w tym w ZOMO, wówczas w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych. I wydalenia w tych latach 85, 86, 87 i 88 no to są na dosyć niskim poziomie. Natomiast pion polityczno-wychowawczy, który w 81 roku przed stanem wojennym kilka miesięcy został też powołany przez Kiszczaka i też miał być jednym z narzędzi kontroli funkcjonariuszy. Oprócz wydarzeń nadzwyczajnych, i ta statystyka jakby jest powtórzeniem statystyki Wydziału Kadr, natomiast pion polityczno-wychowawczy wyodrębniał jeszcze wydarzenia nadzwyczajne o charakterze politycznym i tutaj w zasadzie wszystkie w tym okresie dotyczyły szeroko pojętych kontaktów z Kościołem, czyli chrzest, komunia święta czy inne kontakty z księżmi. I dopiero w 1988 roku spada zupełnie ta statystyka już w związku z przemianami. I chciałem powiedzieć, że JOF w zasadzie nie zajął się w żadnym ze sprawozdań postępowań wyjaśniających kwestiami tych związków z Kościołem. Natomiast też było tak, że komórki organizacyjne nie za bardzo chciały przekazywać te informacje. Przykład defraudacja funduszu operacyjnego przez funkcjonariusza Wydziału IV. W innych województwach były przypadki, że taką sprawę do JOF-u przekazywano. W Nowym Sączu naczelnik wydziału uznał, że przeanalizował to pod nadzorem Wydziału Kadr, sam wdrożył postępowanie dyscyplinarne. Prawdopodobnie uznał, że po co tutaj jeszcze funkcjonariusze JOF-u, którzy mogą coś jeszcze więcej odkryć, przeanalizować inne akta funkcjonariuszy, tajnych współpracowników, które prowadził ten funkcjonariusz, który dokonał defraudacji. Funkcjonariusza wydalono, natomiast sprawę JOF w ogóle nie ingerował. Jeszcze jedna sprawa, ogniska zorganizowanego w rocznicę powołania Aparatu Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze Wydziału V nad Kamieńcą w Nowym Sączu popili i się pobili. Efekt był taki, że jeden z nich z trzema zębami wybitymi, złamanym nosem i poważnym urazem obojczyka trafił do szpitala. Naczelnik, który na ognisku był, ale je opuścił wcześniej, nie miał zamiaru informowania kogokolwiek, ale funkcjonariusz JOF-u jakoś się o tym dowiedział i całe to postępowanie zostało wdrożone. Krwawy Leszek Godel został ze służby wydalony, jednocześnie zwolniony, wydalony i jeszcze groziło mu postępowanie karne, które umorzono. Tak więc wydaje mi się, że to było kolejny pion, kolejna struktura, która nie miała tyle walczyć, przeciwdziałać wszelkiej patologii łamaniu prawa, co po prostu kontrolą funkcjonariuszy, podobnie jak czynił to właśnie Wydział Polityczno-Wychowawczy czy nawet inne struktury łącznie z szefostwem. Dziękuję bardzo.